zasadniczo Mateusz Święcicki, Telewizja Orlen Sport. Czy trener Tabárez chciał nas oszczędzić, zdejmując Edinsona Cavaniego wtedy? Usted, señor Tabárez, ha querido dejarnos jugar de una manera más suave, quitando del césped a jugador. ¿Jak się nazywał piłka? Cavani. Nosotros le dimos mucha importancia a este partido. Bardzo do tego przyłożyliśmy się. Porque tenemos problemas futbolísticos y esta es una oportunidad para empezar a resolverlos. Ponieważ, jak Państwo wiecie, mieliśmy problemy przed tym meczem w piłkarstwie, ale ten mecz rozwiał wątpliwości. Pero además algunos de estos futbolistas, sobre todo los que están en copas internacionales, están en el momento más condensado de la temporada. I piłkarze, którzy grają w rozgrywkach pucharowych, scalili się tutaj w tym meczu, wypadli powyżej moich oczekiwań. Cavani había tenido problema muscular hace dos semanas. Cavani dwa tygodnie temu miał problemy z mięśniem. I su club había pedido que no lo convocásemos para este partido. I jego klub zwrócił się do nas z prośbą, żebym nie powoływał go na ten mecz. Por todo eso, lo quitamos del campo y tuvimos la oportunidad de ver a otros futbolistas y otra cosa. I to jest moje wytłumaczenie, dlaczego ściągnąłem go z boiska. Usted ha pensado que va a ganar de una manera tan fácil. Usted me dice que es fácil porque terminó. No, mówi pan, że stosunkowo łatwo, ponieważ już się też skończył. Ayer usted no me dijo que era tan fácil. Ale wczoraj na pewno pan tego by nie powiedział. Entonces, siempre hay un partido de fútbol, se enfrentan dos fuerzas. Y hay ciertas incidencias que van marcando el rumbo del partido. Bo zawsze w futbolu jest tak, że dwie siły naprzeciwstają między sobą. No i dopiero potem to, co się dzieje na boisku, decyduje o wyniku. Creo que nosotros tuvimos más contundencia que el rival, mejor con la de ataque. Lepiej graliśmy w ataku i byliśmy z zespołem bardziej scalonym. I pese a eso, el rival, con sus características de gran despliegue físico, en muchos momentos nos puso en problemas. Natomiast to podkreślam, że Polacy sprawili nam problemy, ponieważ grali bardzo dobrze fizycznie. Por lo tanto, estoy muy contento con lo que hicieron mis futbolistas en el campo y, por supuesto, con el resultado. I oczywiście jestem zadowolony i z wyniku, i z tego, jak zaprezentowali się moi zawodnicy na boisku.